Cześć, Trybunał Konstytucyjny właśnie orzekł, że przepisy zwalające staroście na zatrzymanie prawa jazdy na podstawie decyzji administracyjnej tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś przekroczył prędkość i dostał starosta taką informację od drogówki, są niezgodne z konstytucją. No i teraz niektórzy się pytają, co w związku z tym, czy na przykład przysługuje mi prawo do odszkodowania, jeżeli starosta wobec mnie wydał taką decyzję? Odpowiedź: tak, przysługuje, natomiast nie dzieje się to z automatu, bo byłoby zbyt dobrze. W tym momencie na podstawie artykułu 145a KPA, Kodeks Postępowania Administracyjnego, należy złożyć wniosek dotyczący wznowienia postępowania. I taki wniosek, zgodnie z paragrafem 2 tego artykułu, należy złożyć w terminie 1 miesiąca od właśnie dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli liczymy to od momentu jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Już tutaj będę życzył powodzenia co niektórym, bo no tutaj nie muszę mówić, że akurat w przypadku większości kancelarii grudzień to jest dosyć gorącym miesiącem, więc większość osób nawet pewnie nie będzie miało głowy do tego, żeby złożyć taki wniosek o wznowienie postępowania. No i potem w następstwie takiego wniosku z tego artykułu 145a KPA okaże się, że na przykład taki kierowca nie został na przykład skazany przez sąd za takie wykroczenie, nie została jego wina stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, no to wtedy przysługuje mu to prawo do odszkodowania. Bo podstawą do wydania tej decyzji administracyjnej o zatrzymaniu tego prawa jazdy na 3 miesiące to nie może być łącznie taka informacja z drogówki. I dopiero wtedy po właśnie stwierdzeniu nieważności takiej decyzji administracyjnej zatrzymującej prawo jazdy będzie można właśnie ubiegać się o odszkodowanie w procesie cywilnym na podstawie artykułu 417 z indeksem 1, paragraf 2. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji jej naprawienia, można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub decyzja ostateczna zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Natomiast tutaj jest mowa o szkodzie, czyli faktycznie ktoś musi ponieść szkody. Szkodą w tym rozumieniu to uznajemy za rzeczywistą stratę bądź utracony zarobek. Natomiast jeżeli komuś było po prostu jedynie smutno z tego powodu, że no, miał zatrzymane prawa jazdy i musiał sobie komunikację miejską jeździć przykładowo, no to no niestety tutaj zadośćuczynienia za to żadnego nie otrzyma. Także samo udowodnienie szkody może być troszkę trudne w większości wypadków, bo jeżeli mieliśmy do czynienia jedynie z taką osobą, która miała prawo jazdy kategorii B, nie była zawodowym kierowcą i po prostu samochód i prawo jazdy służyło mu do tam przemieszczania się, a do tego jeszcze mieszkał w mieście, no i po prostu, że zamiast jeździć przykładowo do pracy samochodem, musiał kupić sobie bilet miesięczny, no to prawdopodobnie to na miejscu drugiej strony ja bym argumentował tak, że to nie było żadnej szkody, a wręcz nawet zaoszczędził, bo bilet miesięczny pewnie jest tańszy niż paliwo. Natomiast tą szkodę i jej wysokość należało było udowodnić, czyli na przykład ktoś jeździł sobie taksówką do pracy przez te 3 miesiące i ma zachowane wszystkie paragony, faktury, bo ktoś sobie wynajął kierowcę, takiego szofera, żeby go woził w tom i z powrotem, bo już nie mógł jeździć prawem jazdy. Ewentualnie właśnie największe szanse i chyba znaczenie to ma w przypadku kierowców zawodowych, bo jeżeli przez 3 miesiące nie mogli teoretycznie jeździć, nie mogli zarobkować, no to tutaj u nich wykazanie tej poniesionej szkody będzie najłatwiejsze. No chyba, że po prostu oczywiście ktoś po prostu ignorował sobie to decyzję starosty i nadal jeździł bez prawa jazdy, bo jakby zasady doświadczenia życiowego wskazują, że do jeżdżenia pojazdem, że do jeżdżenia takim samochodem nie jest potrzebne prawo jazdy, ale kluczyki. No i cóż, tak w skrócie tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.